Zastanawiasz się kiedyś, jak zrobić ten efekt? Jeśli masz więcej niż jedną kamerę, jest to banalnie proste. Chcesz wiedzieć jak? Obejrzyj ten odcinek. Zapraszam. Cześć, witam Was na moim kanale Tu się kręci. Dzisiaj porozmawiamy na temat takiego efektu multikamera. Na czym to polega? Jeżeli macie w domu do dyspozycji więcej niż jedną kamerę, możecie je ustawić w różnych miejscach i nagrać to samo ujęcie z kilku kamer. Musicie tylko pamiętać, żeby te kamery wszystkie nagrywały dźwięk, bo wtedy łatwiej będzie Wam to wszystko zsynchronizować. Zachęcam do robienia czegoś takiego, jeżeli macie możliwość, dlatego że dzięki temu możecie uzyskać całkiem fajny efekt, taki trochę bardziej profesjonalny. Jak to zrobić? Jest to banalnie proste. Jeżeli mamy już wgrane takie pliki z dwóch, trzech, czterech kamer, w zależności od tego ile macie, wgrywamy to wszystko do Premiere Pro, a tam dzieje się magia. Jaka? Zapraszam. Dobrze, jesteśmy w Premiere Pro. Pierwsze co robimy, to musimy wgrać sobie pliki, które będziemy chcieli wykorzystać. Ja mam tutaj trzy pliki nagrywane trzema różnymi kamerami w tym samym momencie. Biorę sobie je, przeciągam. Już sobie je nazwałem, kamera 1, kamera 2, kamera 3. I teraz w jaki sposób je zaznaczymy, w taki nam się będą pojawiały jako kamery. Jeżeli zaznaczymy w ten sposób, to kamera pierwsza będzie trzeci, bo jako trzeci, jako ten zaznaczyliśmy jako pierwszy, potem dwójka będzie drugi, a jedynka będzie trzeci. Trzecia kamera. Ja tak nie chcę, dlatego zaznaczam na początku jedynkę, później z kontrolem dwójkę i trójkę. Klikam prawym przyciskiem myszy i wybieram Create Multicamera Source Sequence. Otwiera mi się dodatkowe menu. W tym dodatkowym menu punkt synchronizacyjny wybieram audio i track 1. Natomiast audio, które będzie jako główne przewodzące, to wybieram z kamery numer 1. Czyli z tej kamery, którą zaznaczyłem pierwszą, w moim przypadku to jest kamera 1. Nie chcemy zaznaczyć na przykład switch audio, bo wtedy za każdym razem, kiedy zmienimy kamerę, będzie nam się też zmieniało audio. I robimy OK. Teraz przez chwilę nam się tutaj procesuje. To chwila trwa, OK. I mamy już sekwencję zrobioną. Sekwencja zawsze ma nazwę tej kamery, nazwę kamery pierwszej, którą wybraliśmy. W moim przypadku to jest kamera numer 1. Wybieramy i przeciągamy to na linię czasu i jak widzimy, na razie nam się pojawia tylko obraz z jednej kamery, ale spokojnie. Tutaj klikamy w taką ikonkę. Jeżeli jej nie macie, to klikacie tutaj na plus. Tu jest ta ikonka, wybieracie, przeciągacie ją do tego paska i już ją macie wtedy. Klikamy tą ikonkę. I teraz mamy już podgląd multi. Tutaj ten ekran to jest ekran, gdzie pokazuje nam, którą obecnie kamerę wybieramy. Natomiast tutaj jest miejsce na wszystkie kamery, które sobie nagraliśmy. Na te wszystkie nasze pliki. W tym wypadku ja mam trzy. Na razie jest jeden, dlatego że te kamery włączałem tam w jakichś tam odstępach. OK. Jak zaczynamy nagrywać? Po prostu wciskamy play tutaj albo spację. No i zaczynamy się nagrywać. Pojawia się druga kamera i możemy sobie teraz wybrać dwójkę. I przeskakujemy. Kamera numer 1, kamera numer 2, teraz znowu jedynka i znowu dwójka. Tak? Teraz chwilę poczekamy, aż nam się wgra kamera numer 3, bo jeszcze jej nie uruchomiłem po prostu. Jak widzicie, jest dobrze zsynchronizowane. Możemy sobie cały czas przełączać i znowu dwójeczkę robimy. I znowu wracamy do jedneczki. Niestety teraz jak się włączy kamera numer 3, to pewnie mi trochę zwolni komputer. OK, pojawia się kamera numer 3. I widzimy, jest kamera numer 3, nagrywam z kamery numer 3, potem z kamery numer 2. Teraz z kamery numer 2, znaczy się teraz jest, z kamery numer 1 znowu i kamera numer 3. OK, ale powiecie, no dobrze, ale nic się nie dzieje na dole, cały czas jest jeden plik. Jak klikniemy znowu spację albo stop, dzieli nam się ten plik w taki sposób, w jaki przełączaliśmy kamerę. Klikniemy sobie teraz znowu tą ikonkę, wrócimy do normalnego podglądu, przesuniemy sobie na początek i zobaczcie, wciskam znowu spację, żeby ruszyć i zauważcie, że kamery nam się przełączają. Kamera numer 2, jedynka i tak dalej, tak? Jeżeli dojdziemy tutaj, już zaraz nam się przełącza kamera numer 3. OK. Powiedzmy, że w tym momencie nie chcę tej kamery, chcę mieć inną kamerę. Wracam do podglądu, do multi
i na przykład wybieram sobie kamerę numer 1. I już, i zamieniło nam się. Jeżeli teraz wrócimy do tego, to zamieniła nam się inna kamera, tak? Mówimy, że teraz akurat tego efektu nie widać, wybierzmy dwójkę, tak? I wróćmy znowu do tego podglądu, cofnijmy się i zobaczcie, ciach. To jest cała magia. I to wszystko, co chciałem dzisiaj Wam pokazać. Muszę przyznać, że naprawdę to nie jest trudne. Jeżeli macie trochę więcej kamer w domu, które nagrywają dźwięk, możecie nawet skorzystać z komórki. Efekt jest naprawdę ciekawy. Spróbujcie, na pewno Wam się spodoba. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, kliknijcie ten przycisk, a jeżeli nie zasubskrybowaliście jeszcze mojego kanału, kliknijcie ten i obok ten dzwoneczek. Dzięki temu będziecie dostawali powiadomienia ode mnie, kiedy tylko wrzucę jakiś nowy odcinek. Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wszystkim tym, którzy już zasubskrybowali mój kanał, jest nas coraz więcej. Mam nadzieję, że będziemy się jeszcze dalej rozwijać. I co, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć!